Jeśli któregoś dnia obudzicie się rano, spojrzycie w lustro i zobaczycie taką twarz jak moja, to macie w zasadzie dwa wyjścia. Pierwsza to, że właśnie jesteście młodzieńcem, który dorasta i zaczyna być prawdziwym facetem. Albo, że macie ospę wieczną. Tak jak właśnie ja. Ale co to jest ospa, opowiem wam za chwilę. Pozwólcie, że najpierw zajmę się swoim ciałem, a potem się zajmę waszymi umysłami. No dobra, skoro jestem już pomalowany, to możemy pomówić o ospie. Ospa to jest choroba, którą wywołuje wirus ospy wiecznej i pupaśca, a bardzo zaraźliwa. Mówi się tylko, że 5% populacji nie przechodziło tej choroby, czyli 95% w jakiś sposób się z nią zaraziła. Na szczęście raz przebyta ospa uodparnia na całe życie. No dobra, i jak to mniej więcej przebiega? Opowiem wam na mojej historii. 2 tygodnie temu, lekko podziębiony, poszedłem do lekarza, lekko kurna. Miałem katar i gorączkę. Poszedłem sobie do służby zdrowia, do internisty. Właśnie, żeby tam jakiś antybiotyk, wiecie, na katar. I wtedy prawdopodobnie na swojej drodze spotkałem człowieka z ospą. To mogło być tak, że on mógł siedzieć na jakimś krześle, w którym ja dotykałem, dotykać wszystkich, nie wiem, klamek drzwiowych. I ja wystarczy, że potem taką rękę skażoną dotknąłem sobie ust i się zaraziłem. Przez 2 tygodnie w moim organizmie ten wirus się wykluwał. I mniej więcej 4 dni temu pojawiła się gorączka plus dreszcze. Znaczy, czyli takie typowe objawy anginy. Na początek myślałem, że to jest po prostu powrót tej choroby sprzed 2 tygodni, więc się specjalnie przejmowałem. Ale intrygowała mnie temperatura prawie 39 stopni, co dla dorosłych jest bardzo wysoką temperaturą. Dzieciaki zwykle mają jeszcze więcej wtedy, bo one mają dużo bardziej jakby ten system, mniej stabilny system tej temperatury wewnętrznej. I kolejny dzień było już 38, trochę zeszło, nadal wysoko. I zaczęły mi się pojawiać krosty. Jak były 1, 2, 3, też się specjalnie przyjmowałem, bo to się u mnie zdarza. Ja mam dużo takich wprysków na twarzy, ale 3 dnia zobaczyłem, po prostu, że tych wprysków jest dużo i zacząłem podejrzewać, że to jest prawdopodobnie ospa, bo nigdy na nią nie chorowałem. Więc co? Zapisałem się najszybciej do lekarza. Lekarz szybko stwierdził, że mam ospę i dał mi parę rzeczy do połykania. Po pierwsze, dostajecie Heavy Rain, tak? To jest bardzo fajny środek, który zwalcza wirusy. Zwróćcie uwagę, że jak chodzicie na grypę, nikt wam nie daje środka antywirusowego. Dostajecie czasami antybiotyk, ale antybiotyk jest na bakterie, czyli żeby zabezpieczyć was przed ewentualnymi komplikacjami grypy, natomiast nie walczy z samym wirusem. Natomiast Haviran jest jeden z niewielu leków, które zwalcza wirusa, a w końcu zwalcza wirusa ospy wiecznej. I teraz tak, a jak on działa? Bardzo perfidnie dla wirusa. Chodzi o to, że wirus używa pewnego enzymu do swojej replikacji. I Heviran zawiera substancję, która dla wirusa wygląda identycznie, ale jest troszkę inaczej zbudowana, co powoduje, że jak wirus używa tej substancji właśnie do swojej replikacji, to ta replikacja nie działa. Co powoduje, że wirus się po prostu przestaje rozwijać w waszym organizmie. Znaczy nie mówię całkowicie, nie? Ale bardzo drastycznie ogranicza jego rozwój w organizmie. W tym czasie wasz organizm wytwarza przeciwciała i skutecznie zaczyna być wirus zwalczany. No dobra, pojawiają się krosty na twarzy. Krosty w tych kropeczkach, tam, one przypominają nie takie typowe krosty nastolatków z taką białą substancją w środku, a tylko to są takie bardziej jakby malutkie oparzenia. W środku jest biały, przezroczysty płyn. I w tym płynie to jest właśnie czysty wirus prawie, że. To jest właśnie to, co potem jak pęka i macie potem na swoich dłoniach i dotkniecie czegokolwiek innego, to właśnie zarażacie innych. Bardzo ważne jest,
że pęknięte krosty mogą zostawiać trwałe ślady dziury, co jest szczególnie ważne na twarzy, dlatego należy smarować twarz. I zalecane są różne środki. Ja stosuję kombinację dwóch. Po pierwsze, smaruję twarz, te wszystkie krosty, gencjaną. Gencjana zachowuje sterylność otoczenia krosty. To jest bardzo ważne, bo jak pęknie krosta, to ta dziura po kroście jest bardzo podatna na jakieś bakterie, na zakażenie, zwłaszcza jak się drapiemy. I wtedy powstaje dziura, która zwykle nie zarasta i zostaje tam taki ślad. Więc gencjana zachowuje czystość. A po drugie, stosuje jeszcze coś takiego, to się nazywa pudroderm. O, takie coś. To jest środek, który ma mentol, który ma łagodzić swędzenie, oraz cynk, który ma powodować, że krosty nam szybciej się będą zasychać. Miedzie też będą swędzić. I daje słowo działa. Ale jak mówię, wcześniej gencjanę, żeby nawet jak coś pęknie, to żeby można było to, żeby tam żadne szanujące się bakterie się nie dostały. Okej. No i teraz mam jakieś 2 tygodnie prawdopodobnie, zanim to wszystko się wyleczy i będę mógł wrócić normalnie do pracy. Co mnie jeszcze czeka? Ja już się nigdy nie pożegnam z wirusem. Ten wirus zostanie u mnie. Na zawsze. On się zagnieździ w moich tutaj takich węzłach nerwowych. I któregoś dnia, jeśli będę bardzo osłabiony, może się z tych węzłów wydostać. Wtedy nie dostanę pryszczów na twarzy, tylko takie wzdłuż linii takiej właśnie nerwowej, gdzieś tutaj na pasie, dostanę taki, też takich ogromnych ilości krost. To się nazywa półpasiec. Statystyki mówią, że 20% dorosłych w swoim życiu przechodzi potem półpaśca. Zobaczymy. 1/5. Ale za to, jeśli spotkam na swojej drodze chorego na ospę, ta choroba już nie powinna być mi, dla mnie groźna. Czy można się przed ospą zabezpieczyć? Można. Pamiętajcie, że jak się pojawią wasze krosty, to 3 dni przed pojawieniem się krost oraz do czasu, kiedy wasze krosty przyschną, jesteście jednym wielkim źródłem zarazków ospy wietrznej, która ma skuteczność zarażania na poziomie 90%, czyli naprawdę dużo. Ale jeśli ktoś był wcześniej chory, oczywiście go nie zarazicie. Natomiast jeżeli nie był za chory, to od kontaktu z wami ma 72 godziny na to, żeby zaszczepić się. Trzeba wziąć dawkę jedną właśnie natychmiast i drugą po 6 tygodniach. W ten sposób wasz organizm z jednej strony dostaje ospę, z drugiej strony dostaje właśnie tą szczepionkę i zanim się wytworzy wirus, to organizm wytworzy antyciała i dzięki temu wirus jest natychmiast u podstaw zwalczany i nawet jeżeli ktoś dostanie tej ospy, to będzie tam jedna krosta i koniec, nie? Czyli w ogóle luzik porównuje z tym, co widzicie u mnie na twarzy. A dlatego bardzo, bardzo zalecam. Są też tacy, którzy nie wiem, organizują dla swoich dzieci ospa party, czyli że wiecie, że w przedszkolu jest na przykład dziecko z ospą, nie? To wtedy mama dziecka organizuje imprezę, wszyscy wysyłają tam swoje dzieci, dzieci się liżą te same zabawki i potem cała gromadka jest chora na ospę. Lekarze nie zalecają tego rozwiązania. To jest fajna rzecz, bo ospa przechodzone jako dziecko jest dużo bezpieczniejsze niż ospa przechodząca jako dorosły. Ja jako dorosła, szczególnie facet dorosły, jest bardzo podatny na wszelkie komplikacje z ospą. Grozi mi, co mi grozi? Grozi mi tak, słuchajcie, zapalenie zatok, grozi mi zapalenie mózgu, grozi mi zapalenie mięśnia sercowego, jeszcze parę rzeczy mi grozi. I to grożenie jest naprawdę serio. Dlatego widzicie, ja leżę w łóżeczku i w ogóle nic faniakuje. No i na mojej twarzy też nie ma za dużo tych krost, nie? Są ludzie, którzy po prostu mają tęczowo całą tą twarz w krostach. Nawet mówi się, że pojawiają się te krosty w 3 rzutach, co powoduje, że każdy ma trochę, że są 3 rodzaje kolorów tych krost. I w ogóle twarz wygląda jak niebo. Myślę, że to astronomowie powinno się im podobać po prostu, bo twarz wygląda po prostu w takich różnokolorowych jak gwiazdy na niebie. No dlatego
lekarze mówią, że zdecydowanie lepiej jest po prostu się zaszczepić, niż chodzić na ospa party. No dobra. Nagranie numer 3. Jak widzicie, na twarzy już prawie nie mam krost. Jest w tej chwili tydzień po pierwszej gorączce. Pierwsza gorączka była w sobotę. Teraz mamy kolejną sobotę. Na tyle mam mało krost, że dzisiaj się odważyłem nawet się ogolić. Licząc na to, że żyletką nie pozdzieram sobie krost. I jest w miarę okej. Co prawda, wczoraj miałem kryzys, powiem wam, że przedwczoraj było całkiem dobrze. Wczoraj miałem dość słabo się czułem, miałem ból głowy. I dzisiaj zauważyłem parę nowych krostek. To nie jest wysyp tak jak za pierwszym razem, tylko pojedyncze 3 sztuki. Prawdopodobnie mój organizm już jest na tyle odporny, że potrafi walczyć z chorobą, natomiast pewnie to był nawrót tutaj ataku. I zobaczymy, co będzie dalej. Na razie jest nieźle, dzisiaj czuję się bardzo dobrze. Okej, okay, mamy piątek dzisiaj, czyli niecałe 2 tygodnie od pojawienia się wysypki. W tej chwili żadnych już nowych krost nie mam. Ostatnie krosty gdzieś były parę dni temu. Nie stosuję już żadnych leków, mam już naturalną odporność. Generalnie czuję się dobrze, ale lekarz powiedział, że nie mogę, że mam unikać ludzi. To znaczy nie powinienem chodzić do pracy, bo tam może mnie ktoś zarazić. Nie może chodzić do jakichś hipermarketów, sklepów, korzystać z komunikacji miejskiej, czyli wszędzie tam, gdzie mogą być osoby, które noszą jakieś inne choroby, typu, nie wiem, przeziębienie, grypę i tym podobnym, bo mój organizm jest jeszcze słaby i wymaga po prostu nabrania sił. Ospa wieczna jest chorobą bardzo, bardzo męczącą organizm i dlatego trzeba zadbać właśnie o ten okres takiej rekonwalescencji. Natomiast bardzo są zalecane spacery do lasu, czyli wszędzie tam, gdzie ludzi nie ma. Słuchajcie, i to chyba tyle. Nie będę już w tym temacie tutaj wrzucać kolejnych jakby wrzutów. Jeżeli wam się podobało, to proszę łapkę w górę. Jak się wam nie podobało, łapkę w dół. Tutaj możecie sobie subskrybować, tutaj możecie sobie polubić fanpage. A z tej strony tutaj się zmieniło coś. Pojawią się nowe i poprzednie odcinki, więc zawsze możecie sobie tutaj kliknąć i zobaczyć. I tyle, pozdrawiam się was. Hej!